Na początek ważna informacja. Pewnie niektórzy z was zauważyli, że wczoraj zapytałem was na karcie społeczności, czy chcielibyście serię z WWE 2K23 na tym kanale. I zdecydowana większość odpowiedziała, że tak. Tak więc no nie pozostawiacie mi wyboru, a tak naprawdę i tak miałem to w planie. Dzisiaj na kanale pojawi się jeszcze pierwszy odcinek z gry WWE 2K23, gdzie rozpoczniemy sobie przygodę w trybie My Rise. Także subskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco, a teraz przechodzimy do głównego tematu odcinka. W ciągu ostatnich kilku dni bardzo dużo mówi się o Bray Wyattie, jakoby nie pojawił się na WrestleMania 39. Doskonale wiemy, że WWE planuje walkę Bray Wyatt kontra Bobby Lashley na WrestleMania 39 i w sumie ten program już się nam rozpoczął. Natomiast sam Bray Wyatt był nieobecny w programach WWE TV od 24 lutego. Przez cały okres trwania programu na linii Lashley-Wyatt dostaliśmy w zasadzie same nagrania wideo od Braya Wyatta oraz raz pojawił się Uncle Howdy w ringu atakując właśnie Lashleya. Co więcej, pomimo zapowiedzi Braya Wyatta na live event w Madison Square Garden, również on się tam nie pojawił. I to wszystko podżewa nam tylko i wyłącznie plotki mówiące o tym, że Bray Wyatt może nie zawalczyć na WrestleMania 39. Jak ustalili zagraniczni dziennikarze, Bray Wyatt ponoć ma obecnie problemy zdrowotne, które na ten moment wykluczają go z akcji. Do całego tematu włączył się również sam Dave Meltzer, który powiedział, że problemy Bray Wyatta nie dotyczą żadnej kontuzji i Bray Wyatt nie jest kontuzjowany. Natomiast chodzi tutaj dokładniej o chorobę Bray Wyatta i też niektóre osoby wskazują tutaj na to, że ponoć Wyatt ma mocne problemy psychiczne. Nie mamy żadnych oficjalnych informacji, nic nie zostało potwierdzone i przypomnę jeszcze raz, są to jedynie plotki, doniesienia. Natomiast jedna rzecz jest po prostu jasna i nie da się jej nie zauważyć. Bray Wyatt nie pojawia się w WWE TV i jego walka na pewno stoi pod znakiem zapytania. Natomiast sam Dave Meltzer powiedział, że ponoć federacja WWE nie zrezygnowała z tych planów i dalej walka Wyatt kontra Lashley na WrestleMania 39 jest planowana. Ciężko więc twierdzić, o co dokładnie chodzi. Ciężko powiedzieć, co dolega Brayowi Wyattowi, natomiast jedno jest pewne, jeżeli go nie ma w WWE TV, to coś na pewno jest na rzeczy. Bo raczej federacja nie marnowałaby tak wielkiego potencjału i tak długo budowanej postaci Braya Wyatta, aby teraz nagle na Road to WrestleMania z niego zrezygnować. Czekamy więc na więcej informacji, jeżeli takowe się pojawią, to na pewno będę was o tym informował. Co do samej WrestleMania 39, to warto powiedzieć o walce, która na ostatnim Gali Monday, którą została nam oficjalnie zapowiedziana i chodzi tutaj o walkę, o której w sumie mocno spekulowano, czyli Hell in a Cell match pomiędzy Finnem Balorem a Edge'em. Ostatni raz Hell in a Cell match mieliśmy okazję zobaczyć na WrestleMania 32, gdzie to The Undertaker walczył z Shane'em McMahon'em. Wcześniej tego typu pojedynki na WrestleMania widzieliśmy tylko dwukrotnie. Będzie to kolejna odsłona Hell in a Cell matchu na WrestleMania 39 i widziałem, że bardzo wiele osób mocno jara się tym pojedynkiem. Sam nie ukrywam, że bardzo fajnie będzie takową konstrukcję zobaczyć, a co więcej, Finn Balor w swojej wypowiedzi na Monday Night Raw, gdzie zaakceptował wyzwanie Edge'a, również dał nam do zrozumienia, że Finn Balor jako demon mógłby pojawić się w tej walce i szczerze, pewnie tak się też wydarzy. Dajcie w komentarzach znać, co o tej walce sądzicie i czy chcielibyście zobaczyć demona Finna Balora na WrestleMania 39. Nie do końca po myśli poszło Dominikowi Mysterio, który również rzucił wyzwanie na WrestleMania 39 do walki ze swoim ojcem. Rey Mysterio jednak powiedział, że mimo tego, jak ostatnio zachowuje się Dominik Mysterio, nie zmienia to faktu, że wciąż jest jego synem i wciąż bardzo go kocha i tym samym też odmawia on walki z nim na WrestleMania. I oczywiście jest to program i ta walka tak czy siak na pewno się w końcu odbędzie i w końcu zostanie potwierdzona. Na pewno w końcu Rejowi puszczą te rodzicielskie emocje i w końcu podniesie rękę na swojego syna. Jakkolwiek by to nie brzmiało, myślę, że ta walka jest już tylko w kwestii tygodnia, dwóch do potwierdzenia na WrestleMania 39. Co do ostatniej gali Monday Night Raw, to zakończyliśmy ją ponownie z udziałem Bloodline. Natomiast tutaj warto powiedzieć o tym, kto był tą główną osobą zamykającą całą tygodniówkę. Mianowicie był to Solo Sikoa, który pokonał Kevina Owensa w Street Fightie. Owens był atakowany przez całe Bloodline i nie pomogli mu Cody Rhodes ani Sami Zayn, więc cały czas to napięcie na linii tej dwójki, mam tutaj na myśli Sami Zayn, Kevin Owens, trwa. Pewnie w końcu doprowadzi nas to do ich pojedania i walki z The Usos na WrestleMania, ale ja w tym momencie chciałbym bardziej skupić się na Solo Sikoe, który bardzo mocno mnie zaskoczył i co więcej, zapowiadam już w tym momencie odcinek poświęcony właśnie jego osobie, bo szczerze, mam tutaj dużo przekmin i dużo do powiedzenia w jego temacie. Jak się okazuje z ostatnich informacji, ponoć na WrestleMania 39 planowana była walka Stone Colda Steve'a Austina. Mówiło się tutaj pierwotnie o walce z Romanem Reignsem bądź Brockiem Lesnarem, ale finalnie ani jeden, ani drugi nie został dogadany, ponieważ Stone Cold nie wyraził chęci do walki. Okazuje się, że federacja WWE pomimo tej dwójki planowała jeszcze walkę z LA Knightem, która też finalnie nie doszła do skutku. Natomiast to, że Stone Cold nie zawalczy na WrestleMania 39, nie oznacza, że go tam nie będzie, ponieważ być może weźmie udział w jakimś segmencie właśnie z LA Knightem. Na pewno fajnie podbudowałoby to jego osobę, no bo mimo wszystko ostatnio trochę cicho o nim. Tak czy inaczej, dostaliśmy fajny smaczek mówiący o tym, że po raz kolejny z rzędu Stone Cold był planowany do walki na największej ze scen, co na pewno wywołało
wywołuje wiele spekulacji odnośnie jeszcze kolejnego możliwego jego powrotu. I na koniec informacja dotycząca naszego Polaka w WBTV, czyli Dabba Kato, który minionej nocy podczas NXT zawalczył z Apollo Crewsem i co więcej zdemolował go, pokonał go jednoznacznie w całym tym pojedynku, wykonując m.in. potężny rzut na stalowe schodki, którymi wchodzi się do ringu, czy też kończąc całą walkę swoim sit-out chokeslam powerbombem. I naprawdę wygląda to dobrze i życzę dla Baba Tunde po prostu jak najlepiej, bo ogląda się go mega przyjemnie. Przypominam, moi drodzy, że jeszcze dzisiaj na kanale pojawi się pierwszy odcinek z gry WB2K23, więc subskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco i widzimy się już właśnie tam, gdzie rozpoczniemy sobie bardzo fajną przygodę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!